Poranek Radia TOK FM. Grzegorz Kozak, witam ponownie, pani minister Julia Pitera. Dzień dobry. Miałem inny pomysł, ale chyba musimy zacząć od rozmowy o Białorusi, bo patrząc na te tragiczne zdjęcia z Mińska z wczoraj wieczorem, to aż ciarki po plecach chodzą, że jednak, no może nie w środku, ale blisko Europy w XXI wieku dochodzi do takiego brutalnego traktowania opozycji. Coś o tym wiemy przecież, panie redaktorze. Też byliśmy w środku, czy powiedzmy na granicy. O, w środku jest niewłaściwe określenie nowoczesnej Europy, prawda? Natomiast przyglądając się temu, co tam się dzieje, mam takie nieodparte wrażenie, że troszkę widzimy odbicie swojego myślenia z lat 90., kiedy u nas już była oczywiście demokracja, tam jej ciągle nie ma, ale myślenia opozycji. Otóż nie rozumiem, jak można było 7 kandydatów wystawić na prezydenta. To oczywiście dowodzi, że jest ten sposób myślenia, że wystarczy być namaszczonym na kandydata gdzieś, żeby dostać prestiżu. Bardzo długo w Polsce było takie samo myślenie, że układało się te nieszczęsne listy proporcjonalne i dawało kandydatów wszędzie, mówiąc, że ktoś jest naturalny albo musi gdzieś być, dlatego że jego ktoś popiera. No, zawsze muszą popierać wyborcy i o tym trzeba pamiętać. Tak więc polityka jest myśleniem długofalowym, a nie na krótką metę, czyli tylko do zarejestrowania list. Więc to był pierwszy błąd, który tam oczywiście się dzieje. Natomiast cała, że tak powiem, strategia obecnego prezydenta nikogo chyba nie dziwi. Natomiast jak się zachowywać wobec państwa, gdzie się dzieją takie rzeczy we współczesnym właśnie świecie? Właśnie, to jest pytanie do nas. Czy my, Unia Europejska, dyplomacja europejska, nie powinniśmy jednak bardziej konsekwentnie powiedzieć, że takie traktowanie opozycji jest absolutnie nie do przyjęcia, bo my próbowaliśmy wyciągać rękę w kierunku prezydenta Łukaszenki. Z Polski już poszedł protest i to bardzo ostry. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało. I również przewodniczący parlamentu Jerzy Buzek też. Natomiast musimy pamiętać, to jest to, czego nie rozumieliśmy, jak myśmy byli w takiej sytuacji, że nikt nie będzie wszczynał wojny, nawet jeżeli się dzieją rzeczy najgorsze, prawda? Tylko będzie się używało wszelkich innych metod po to, żeby taki spór załagodzić, żeby sytuację uspokoić, żeby państwo zaczęło dojrzewać do tego, żeby jednak się przebudowywać możliwie szybko i możliwie harmonijnie. I te działania, wydaje mi się, Polska prowadzi, dlatego że studiują tutaj młodzi ludzie z Białorusi. Polska utrzymuje, a konkretnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, właśnie telewizję Bielsat. Gazety mają swoich korespondentów, którzy informują o tym, co się dzieje i nagłaśniają to, co tam się dzieje. Są różnego rodzaju inicjatywy, które powodują, że buduje się to od dołu, od podstaw, taką świadomość demokratyczną, bo to jest ważne. Ale porównajmy to z tym, co było na Ukrainie, kiedy wybuchła pomarańczowa rewolucja. No wtedy polscy politycy wszystkich opcji, bardzo jednoznacznie, no tam też było podejrzenie fałszerstwa wyborów, więc poszedł ze strony Europy, w tym bardzo silny z Polski sygnał. Polscy byli prezydenci, aktualni prezydenci, ministrowie, przedstawiciele wszystkich partii politycznych pojechali do Kijowa i pokazali, popieramy demokrację, jesteśmy przeciwko fałszerstwom wyborczym. W Mińsku to jest nie do przeprowadzenia. Ale myślę, że sytuacja jest troszeczkę inna. Ja nie zajmuję się specjalnie sprawami zagranicznymi, ale jednak staram się uważnie obserwować i wyrabiać sobie jakiś pogląd. Po pierwsze tak, jeśli chodzi o Ukrainę, był wyrazisty lider, a właściwie wyrazistych dwóch liderów, którzy na dokładkę się wzajemnie spierali. To, co się działo później, oczywiście po wyborach, tak, to jest druga sprawa. Natomiast była to dwójka niekwestionowalnych liderów, którzy stanęli na czele tego ruchu demokratycznego. Nie była tam sytuacja łatwa, warto sobie przypomnieć, bo Ukraina jednak była podzielona, że tak powiem, umownie na wschód i zachód i te sympatie tak się mniej więcej dzieliły. Ale
chociaż sytuacja była klarowna. Po tej stronie, że tak powiem, niedemokratycznej był konkretny lider i po tej stronie demokratycznej też był konkretny lider. Na Białorusi mam wrażenie jest troszkę większy chaos i myślę, że jednak Łukaszenka się dużo silniej czuje. I to jest przyczyna. Jednak ówczesny prezydent Białorusi, Ukrainy, on nie czuł się tak pewnie i widać było, że on się czuje słabo i to nie jest tak, że użyłby wszystkich środków. Mnóstwo zarzutów tak, wokół... Tak. Także myślę, że jednak sytuacja jest różna i można było sobie na tą pozwolić na tego typu akcję z dużym prawdopodobieństwem, że ona się powiedzie, no i się powiodła. To zostawmy na razie sprawy międzynarodowe, wróćmy na nasze podwórko. Polecą głowy za to, co się dzieje na kolei. Panie redaktorze, to jest o wiele głębszy problem. To jest taka rzecz, która ujawnia takie pole słabości państwa, o którym ja mówię od pewnego czasu, bo dzisiaj po 3 latach już mogę to powiedzieć. Natomiast kolej to ujawniła. W Polsce szwankuje albo nie istnieje mechanizm nadzoru nad instytucjami. Rzeczywiście no z tym się borykamy. Do ogródka rządu. Nie bardzo, panie redaktorze, dlatego że problem polega na tym, że on nie istniał. To nie jest to, że on przestał istnieć teraz. No to teraz. Może trzeba go zbudować. Dlatego dokładnie wszystko, co robimy w tej chwili, jest próbą przywrócenia istoty nadzoru po to, żeby instytucje dobrze działały. Nawet pan nie wie, w ilu przypadkach, kiedy natrafiałam na jakieś niewłaściwe funkcjonowanie, zwracałam się do organu nadzoru. W rozmaitych sprawach dowiadywałam się, że proszę, jakiś ten przykład, organ pani nadzoru... Minister. O, panie redaktorze, tak było w przypadku nadzoru budowlanego. Proszę mi wierzyć, bardzo to szwankowało. Dzisiaj główny inspektor nadzoru budowlanego znacznie jest wzmocniony i rzeczywiście sprawuje realny nadzór. A sprawy infrastruktury? Sprawy infrastruktury, muszę powiedzieć, że te urzędy dozoru mam niejakie zastrzeżenia. Zresztą jeden z tych urzędów wpisaliśmy do planu kontroli na przyszły rok. I będziemy go kontrolować i zobaczymy, jak to wygląda. Teraz kończymy 2 ciekawe kontrole, które no, niedługo będą znane publicznie, które dokładnie pokazują, że ministrowie są bardzo starannie pilnowani przez dziennikarzy, natomiast instytucje, które podlegają pod ministerstwa, żyją sobie tak, jakby się nic nie działo. Pani minister, przepraszam bardzo, znaczy dziennikarze pilnują ministrów, to usłyszałem przed chwilą, a ministrowie nie pilnują podległych sobie. Staramy się pilnować. Dobrze, to ja panu jeszcze opowiem coś, panie redaktorze. Jak przyszliśmy do władzy, to jak pan wie, premierowi podlega 12 instytucji. I proszę mi wierzyć, chaos, który zobaczyliśmy, który panował w niewykonywanie nadzoru przez premiera, był dramatyczny. Najbardziej ujawniło się to zresztą w Polskiej Akademii Nauk. Okazało się, że w ogóle premier nie korzystał z prawa weta do uchwał podejmowanych przez Akademię. W żaden sposób Akademia nigdy nie była, przecież tam jest olbrzymi majątek. My nie mówimy o sprawach naukowych, tylko mówimy o zwykłym zarządzaniu naprawdę olbrzymim majątkiem. Sądzę, że większość ludzi nie ma nawet pojęcia, jak to jest duży majątek i okazało się, że ten nadzór był wyłącznie wirtualny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że tam, gdzie wkroczyliśmy i tam, gdzie były przeprowadzone kontrole i tam, gdzie zostały stwierdzone mankamenty, nadzór jest wzmocniony, on działa. Ale to jeszcze nie jest całe państwo. No tak niestety się działo przez kilkanaście lat, że przyjęliśmy z PRL-u pewien automat i nikt tego nie zweryfikował. Czasami dokładało się nowe instytucje, bo gdzieś było jakieś zadanie do wykonania, ale nigdy nikt nie sprawdził, nie zmonitorował, czy ta nowo powstała instytucja do wykonania jakiegoś zadania wykonuje to zadanie i wykonuje w sposób taki, że są efekty. Wie pani, ja się tylko obawiam, że przeciętny, nie wiem, użytkownik polskich kolei, który kilka godzin czeka na dworcu przeważnie nikt jeszcze... Nikt go to nie obchodzi. Tak, nikt go to nie obchodzi. Nic, mało tego, on adresuje swoje pretensje tak. Do obecnej władzy, bo on nie będzie mówił, czy to jest poprzedni tak. Rząd, czy to jeszcze jest zaszłość tak z PRL-u. Jest, co to za problem ułożyć sprawnie tak. Rozkład jazdy? Ale politycy, którzy krytykują i domagają się odwołań głów, powinni mieć tego świadomość, że tak ten mechanizm wygląda. I muszę powiedzieć, że jestem trochę zdziwiona, że tak powiedziałabym, delikatnie mówiąc, prostolinijnie pojmują rzeczy
rzeczywistość. Bo jeżeli wydaje im się, że wystarczy pociągnąć do odpowiedzialności jednego człowieka i zaspokoić ich, powiedziałabym, krwiożercze oczekiwania, to są w błędzie i albo działają wyłącznie propagandowo, usiłują działać na szkodę rządu, albo, co byłoby dużo gorsze, ponieważ są to partie te w opozycji, które sprawowały władzę, nie mają świadomości tego, o czym ja powiedziałam przed chwilą, a to oznacza, że nie dziwota, że tak się dzieje. Zresztą wiem, że nigdy tamte ich rządy nie zaglądały do instytucji nadzoru. O tym, o czym ja powiedziałam przed chwilą. Ja się nie dziwię i pewnie pani też, że opozycja zawsze będzie mówiła odwołać jakiegoś ministra, no bo taka jest natura opozycji. Oni zawsze będą mówili, odwołajmy ten zły rząd, odwołajmy tego złego ministra. Coś jeszcze trzeba powiedzieć, co by wskazywało, że rozumieją. I każda opozycja tak będzie robić. Natomiast do rządu pytanie brzmi, co dalej? Jakie pomysły? W którą stronę iść, żeby coś takiego, kiedy w grudniu 2011 roku będziemy nowy rozkład jazdy wprowadzać, żeby nie było tego, co dzisiaj? Moim zdaniem, nie wiem, jakie działania podejmie minister Grabarczyk, pewnie się dowiemy i pewnie jutro też na rządzie będziecie o tym rozmawiać. Go zapytam, ale moim zdaniem to, co w tej chwili trzeba zrobić, ponieważ my mamy taką zdolność podejmowania decyzji, nie znając dokładnie warunków, w jakich doszło do sytuacji, która okazała gdzieś tam bezład czy brak skuteczności. Dlatego ja uważam, że pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba przeanalizować, czy ten system organizacyjny kolei, który trwa no, w końcu od lat. To nie jest coś, co myśmy wymyślili. Czy on jest na pewno sprawny? Czy ten przyjęty model zarządzania rzeczywiście przynosi efekty? Czy od razu odpowiedzmy, raczej nie przynosi. Raczej nie przynosi. Teraz pytanie, jakie mamy podjąć działania naprawcze po to, żeby więcej nie dochodziło do takich sytuacji. Bo my nie wiemy, może są jeszcze jakieś negatywne efekty, które nie objawiły się dzisiaj brakiem komfortu dla podróżnych, ale może objawią się za jakiś czas pod zupełnie inną postacią, której dzisiaj, nie znając tego, o co tam chodzi, już zaczyna istnieć, prawda? Także dla mnie pierwszą rzeczą w tej chwili to jest taki no, gruntowny audyt tej sytuacji, tego całego systemu funkcjonowania kolei państwowych i zastanowienie się, co z tym fantem zrobić. Jesień się kończy, zaczyna się zima. Właśnie to zabawne, prawda? Chociaż zaczęła się za oknami już dawno i kolej to jeden z tych strasznych przykładów, jak ta zima nam doskwiera. Co z tą ofensywą jesienną rządu? Nawet połowy tych ustaw, które miały być jesienią przyjęte, jeszcze się nie udało przeprowadzić. No tak, część czeka na komisję, to czy na wiosnę zobaczymy, dlatego że zobaczymy, jak komisja sejmowa, zwłaszcza bo dwie ustawy zdrowotne przyjęte, natomiast reszta czeka i będzie dopiero, że tak powiem, rozpatrywana przez Komisję Zdrowia. No mam nadzieję, że chyba już została nawet skierowana. Zwracam uwagę, że na przykład niewiele się mówi, z taką przyjemnością, nie ukrywam, przeczytałam artykuł o reformie w szkolnictwie wyższym i w nauce. Bo uważam, że pani minister Kudrycka zrobiła wielką rzecz. Bardzo muszę powiedzieć, jej dokuczano i rzeczywiście spotykały ją różne nieprzyjemne oceny. Natomiast ja byłam bardzo zawsze przekonana, że to, co ona robi, idzie w dobrym kierunku, osiągnie efekty i rzeczywiście jej konsekwencja i upór je przyniosły. A to jest bardzo ważne, bo to jest i przyszłość państwa, i bardzo duże pieniądze. I mam nadzieję, że również podniesienie poziomu polskich uczelni, które są gdzieś tam na jakichś setnych pozycjach. Nasze najlepsze uczelnie są na jakichś tam setnych pozycjach gdzieś na dole. Także to nie jest prawda, że się nic nie dzieje. To, o czym powiedziałam, panie redaktorze, czyli ten przegląd państwa, taki bieżący przegląd instytucji państwa, to jest bardzo ważne, bo ja czasami mam takie wrażenie, że się wszystko sprowadza do ministra. To nie jest tak, że wszystko trzyma się na ministrze. To jest znacznie bardziej skomplikowane, natomiast rząd i wszystko, co się dzieje wokół rządu, jest pewnym zbiorem naczyń połączonych i dlatego jest ważne, jak to działa harmonijnie. Także ja muszę powiedzieć, jestem dobrej myśli. Ja się tylko obawiam, że to będzie wyglądało tak. Wy w roku wyborczym zaczniecie przedstawiać te audyty, te przeglądy państwa. One są cały czas dostępne. Tak, i wtedy będzie mowa, to jest źle działa, to zastaliśmy, tego się nie zrobiło, bo to jest zaszłości sprzed kilkunastu lat. I potem w kampanii wyborczej nagle usłyszycie, 4 lata rządu.
rządów. Na czym państwu zeszły? Co no, zrobiliście? Muszę powiedzieć, panie redaktorze, to nie jest tak. Każda z tych rzeczy, o której mówiłam, ona nie jest po prostu stwierdzona. Po każdej tej rzeczy, o której mówiłam, są podejmowane działania naprawcze. Ja pomijam, że były skorygowane budżety na przykład, że były jakieś ograniczenia ruchów etatowych, były podejmowane działania naprawcze wewnątrz instytucji. Także to nie jest tak, że to służy naprawie. To jest takie działanie, które ma za sobą pociągać sprawniej funkcjonujące państwo. To jest działanie, to jest taka praca u podstaw, bardzo intensywna i która krok po kroku przynosi efekty. To powoduje, że państwo działa sprawnie i ja mam nadzieję, że jednak ludzie to czują. Zresztą proszę zwrócić uwagę, z tym, co my robimy, bardzo wiąże się ta ustawa o odpowiedzialności urzędników, prawda? Osobistej za decyzje, za źle podjęte decyzje, które rodzą szkody. I to wszystko się razem wiąże i powoduje, że ludzie nie będą bezkarni, instytucje będą działały lepiej, bo to jest taka siatka zależności, jak ktoś tego nie rozumie, to nie powinien krytykować rządu, tylko powinien czasami spytać o troszkę bardziej skomplikowane rzeczy niż nazwisko jakiegoś ministra. Ludzie będą zadowoleni, instytucje będą działały lepiej. Zostawmy to w punkcie świątecznych życzeń. Pani minister Julia Pitera, dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego.